Dobry wieczór, Agata się kręci. Bardzo mi miło, witam Was w poniedziałkowy wieczór. Mam nadzieję, że gromadzić się będziecie licznie, ponieważ dzisiaj rozmawiać będziemy o bardzo ważnym temacie. Rozmawiać będziemy o bardzo ważnym temacie, ale dla niektórych trudnym, wstydliwym, a nawet tabu. Mówię tu o menopauzie, ponieważ to jest taki niewdzięczny temat, ale wszystkie dziewczyny, które kończą naście lat, takie bardzo naście, muszą mieć świadomość tego, że ich ciało się zmienia. No i powiem Wam szczerze, że nie wszystkie podchodzimy do tego na totalnym luzie. Niektóre nawet mamy z tym poważne kłopoty, ponieważ menopauza i starzenie się nie jest niczym fajnym i dobrze o tym wiemy. Ale można to przejść, ten okres menopauzalny, czyli tej zmiany w ciele, która następuje w ciele kobiety, można na pewno w jakiś sposób sobie umilić. Szukam od pewnego czasu różnych sposobów. Jednym z nich jest niezawodna rozmowa z Wami. Bardzo Wam dziękuję za Waszą aktywność, za wszystkie komentarze, bardzo fajne, serdeczne, zaangażowane, bo już od dawna na ten temat rozmawiamy, zresztą to Wy sprowokowałyście ten temat, dlatego że to dla Was, wiem, jest istotne, żeby dzielić się swoimi doświadczeniami na temat tego, w jaki sposób ten upływ czasu Was dotyka i co dla Was jest najtrudniejsze. W okresie menopauzalnym i okołomenopauzalnym sypie się trochę zdrowie, jeżeli do tego dokładają się różne sprawy związane z pracą, z wylatywaniem dzieci z gniazda. Bywa, że nawet z czymś dużo, dużo smutniejszym i trudniejszym, jak na przykład, nie wiem, z kryzysem w związku, to wtedy mamy takie poczucie, że wali nam się wszystko na łeb. I ja mam taką propozycję. Niech się wali, ale my nie możemy się zawalić. Dlatego siadamy sobie w jakimś fotelu albo na kanapie, owijamy się kocem lub też nie, robimy sobie dobrą herbatę albo nalewamy kieliszek wina, albo pijemy wodę z cytryną i mówimy tak: a weźcie wy się wszyscy od nas, bo my mamy swój świat, w którym chcemy być piękne, dowartościowane, świat, w którym naprawdę dla siebie dużo znaczymy. Ale żeby mogło to się dziać, to musimy o siebie zadbać. I cieszę się ogromnie, że dzisiaj będziemy po prostu mogły sobie bardzo po kobiecemu porozmawiać o tym, jak dbać o skórę w okresie menopauzy. Nie bez powodu pojawia się ten temat, ponieważ kilka miesięcy temu firma Vichy poprosiła mnie o współpracę przy okazji powstawania portalu Menopauza bez pauzy. Przyjęłyście to dziewczyny z wielkim entuzjazmem, bo po raz pierwszy tak właściwie bez tabu i wprost mogłyśmy sobie o tej menopauzie pogadać, o tym, co się dzieje z naszym ciałem. I nie ukrywam, że mnie akurat zmarszczki najmniej bolą, bo po prostu ja akceptuję ten upływ czasu, natomiast nie akceptuję tego, że gorzej się czuję i to jest niefajne. Nie akceptuję tego, że mam mniej siły. Nie akceptuję tego, że nie jestem już w numerze 38 i chociażby srały, to po prostu nie jestem w stanie wyskoczyć na 38. Po prostu coś takiego się stało i o tym Wy też pisałyście i dzięki temu mi było łatwiej jakby to zaakceptować, że zmienia się figura, że inaczej pracuje cała nasza gospodarka hormonalna, że inaczej pracuje woda w organizmie. No i takie mamy, słuchajcie, dziewczyny, ceregiele, dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby być w dobrej kondycji, jeśli chodzi o skórę, skórę twarzy zwłaszcza. No i oczywiście każda z nas ma swoje sprawdzone patenty. Ja mam takie poczucie, że w przypadku zmarszczki, to tam jak masz coś bardziej lub mniej widocznego, to możesz sobie tam tu strzelić, tu strzyknąć i jest okej, bo teraz są fantastyczne możliwości, ale tak naprawdę najważniejsza jest pielęgnacja każdego dnia. I powiem Wam szczerze, że nie bagatelizujmy tego tematu. Miejmy odwagę po prostu wprost powiedzieć sobie, to też jest ważny temat. Dlatego dziewczyny, dzisiaj spotykamy się z wspaniałą panią doktor. Jestem zachwycona i zaszczycona, że za chwilę poznacie doktor Agnieszkę Surę. I posłuchajcie, to jest zupełnie niebywała historia, ponieważ ja zadzwoniłam do pani doktor Agnieszki Sury, żeby obgadać z nią dzisiejszą rozmowę, a pani doktor Agnieszka powiedziała mi, że my byłyśmy w jednej klasie w liceum.
Czy wy w ogóle to ogarniacie, co się wydarzyło? Ja z taką atencją mówię, ależ pani doktor, ale pani... A ona mówi, tak, 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 pani doktor, kiedyś byłyśmy na ty. Siedziałyśmy w jednej klasie i zdawałyśmy razem maturę. Także świat jest niebywale mały, ale rzeczywiście dorobek pani doktor jest ogromny. I oczywiście skojarzyłam natychmiast panią doktor, obgadałyśmy nasze stare nauczycielki, tym bardziej, że przecież teraz jest okres pomaturalny, więc powspominałyśmy naszą maturę i zrobiło się naprawdę bardzo wspaniale, ale też uświadomiłyśmy sobie ten upływ czasu, o którym dzisiaj chcemy z wami gadać. Pani doktor Agnieszka na swoim Instagramie prowadzi wspaniałe różne porady na ten temat, więc zajrzyjcie tam, bo to jest naprawdę prawdziwa kopalnia wiedzy i takich bardzo fajnych, inspirujących porad. Więc dzisiaj będziemy rozmawiać o specyficznych potrzebach skóry w okresie menopauzy i przed menopauzą, w trakcie, po, czyli w tym okresie takim dla nas bardzo trudnym. I pani doktor nam podpowie, jak wybrać odpowiednią pielęgnację i tak dalej. Na Instagramie zamieściłam kilka zdjęć dotyczących mojej pielęgnacji. Dziękuję wam bardzo za wasze wpisy. Zdania są podzielone, jeżeli chodzi o to, jak pielęgnować skórę i czym. Każda ma swoje wybrane, ulubione preparaty. I tutaj nie o to chodzi, żeby teraz mówić, który z nich jest lepszy, najlepszy i w ogóle stawać do konkurencji, tylko żeby zrozumieć mechanizm, sposób i to, co jest ważne, na co naprawdę należy zwrócić uwagę w doborze kosmetyków. No ja akurat wybrałam te, które wam pokazałam, bo jestem z nich zadowolona i nie narzekam. Zresztą wiecie doskonale, że ja na swoim Instagramie nie wpuszczam was w żadne maliny i zawsze robię to zgodnie z tym, co ja używam. Też czasem się mogę mylić, mogę dokonywać złych wyborów, ale generalnie nigdy wam nie ściemniam i zawsze jestem przed wami otwarta, mam otwarte serce do was, więc chciałabym, żebyście przyjęły to za dobrą monetę wszystko i żebyśmy sobie tu szczerze pogadały. Dziewczyny, widzę, że jest stałe grono, cieszę się ogromnie, super, widzę, że piszecie też, że jest to temat dla was. Tak, prosicie o to, żeby wyłączyć komentarze, ale ja jeszcze komentarzy nie wyłączę, dlatego że jestem ciekawa, może pojawią się jakieś pytania do pani doktor. No i słuchajcie, zobaczymy, czy uda mi się połączyć z panią doktor Agnieszką Surą, z którą się nie widziałam od czasów szkoły. Chodziły do jednego liceum, do liceum imienia Mikołaja Reja. I razem zdawałyśmy maturę. Czujecie ten klimat? To jest dopiero. Jest Agnieszka. Dobry pani wieczór, doktor. Agatko. No teraz nie wiem, no już teraz odkryłam to, że razem chodziliśmy do szkoły. Więc to jest coś niesamowitego, spotkanie po latach. To prawda. Tak. Znaczy ja cię zawsze gdzieś tam widziałam oczywiście, więc wiesz, ja tak o tobie pamiętałam oczywiście, ja, ale nasze drogi się nie skrzyżowały. Na Instagramie i wiesz, no gdzież bym śmiała mówić w ogóle ci po imieniu, no ale jak ustaliłyśmy, że razem chodziłyśmy do jednej klasy i pisałyśmy razem maturę, no to jakby to było, gdybym ja tobie mówiła cały czas per pani doktor i pani doktor, wiesz, to byłoby przecież komiczne. No więc witaj, bardzo się cieszę. Jak na lekarza zajmującego się dermatologią i kosmetologią, no wyglądasz przepięknie. Powiedz, jak dbasz ty jako kobieta w wieku okołomenopauzalnym, bo dzisiaj możemy sobie to szczerze powiedzieć i uczciwie, jak ty dbasz o swoją skórę? Ja myślę, że tak generalnie moja pielęgnacja jest dość prosta, chociaż wszyscy się dziwią, że powinna być jakoś bardzo skomplikowana, ale wydaje mi się, że skóra jest tak doskonałym organizmem, tak wspaniałym narządem, który sobie daje sam radę, ale ważne jest, żebyśmy pamiętały o tym od młodych lat, bo to, co włożymy do tej skóry, jak się nią zaopiekujemy wcześniej, będzie procentowało w wieku menopauzalnym. Czyli najprościej rzecz ujmując, musimy się chronić przed słońcem, bo takim czynnikiem zewnętrznym, na który mamy wpływ, bo na nasze geny niekoniecznie mamy wpływ, natomiast na to, jak słońce operuje na naszą skórę, mamy wpływ, więc powinniśmy się chronić przed słońcem. I o tym zawsze mówię moim pacjentkom i ja zresztą też raczej unikam słońca. To znaczy uważasz, że odkąd się da, trzeba używać kremy z filtrem? Tak, dlatego że skóra pamięta ekspozycję na słońce i to nie jest tak, ktoś mówi, że całe życie się opalał, nic się ze skórą nie działo, a
dana dziewczyna skończyła 40 parę lat i raptem pojawiają się plamy, jest zdziwiona. A dochodzi do takiej kumulacji ekspozycji i wolnych rodników w skórze, które powodują niszczenie tej skóry, czego nie chcemy, a to osłabia skórę później w takim momencie krytycznym, kiedy nie mamy wsparcia ze strony hormonów i potrzebujemy dodatkowo sobie pomóc, a ta skóra już jest osłabiona przez nasz styl życia. No i właśnie dochodzimy do tego momentu, w którym my, życia, w którym my się znajdujemy, o którym ja staram się dosyć otwarcie i bez tabu rozmawiać u siebie na Instagramie. Powiedz, jakie procesy zachodzą w skórze kobiet w okresie okołomenopauzalnym? No taki typowy, o których wszyscy wiedzą, to takim archetypem tych zmian jest obniżenie poziomu estrogenu. I ponieważ dochodzi do zmniejszenia produkcji estrogenu, którego receptory są właściwie w całym organizmie, w naszej skórze, mamy zmniejszoną produkcję kolagenu, ale to są wszystko takie trywialne rzeczy, chyba wszyscy o tym wiedzą, a głównie chodzi o to, że zmniejsza się ilość komórek produkujących kolagen i zmniejsza się ilość tej substancji pomiędzy komórkami, które jak gąbka chłoną wodę, więc nawet jeżeli ktoś pije dość dużo wody i o tym pamięta, to i tak skóra będzie sucha, ona ciągle będzie nienawilżona i ciągle będzie miała wrażenie, dokładnie, że tak, coś się z nią dzieje. I jeżeli masz taką skórę, i wiele dziewczyn też tak o tym mówi, to ważne jest, żeby najważniejszy krok pielęgnacji według mnie to jest ten pierwszy element, czyli mycie buzi, bo już dalszy krok nie jest tak ważny. Chodzi o to, że w momencie, kiedy myjemy twarz bardzo agresywnymi środkami, wtedy pozbawiamy ją bariery ochronnej. A co rozumiemy przez agresywne środki, preparaty? No, część dziewczyn w ogóle myje mydłem, co jest już absolutnie nie powinno mieć miejsca. A mydło specjalnie do twarzy? Mydło specjalne do twarzy to syndet, czyli najczęściej to są takie mydła w płynie, które nie mają w sobie detergentów. I wtedy nie zdzieramy całkowicie tej warstwy ochronnej, w której się znajdują ceramidy, substancje, które skóra wydziela w sposób naturalny i się w ten sposób chroni. Oczywiście z wiekiem to wydzielanie się zmniejsza i dlatego tym bardziej, jak są takie czyścioszki, które koniecznie chcą tą skórę wyczyścić maksymalnie, kupują sobie jeszcze szczotki dodatkowo, to wtedy ta skóra po myciu jest dramatycznie wysuszona i ona nie jest w stanie sobie sama pomóc. Co ma wpływ na taki stan rzeczy i na te zmiany? Dlaczego one zachodzą w skórze? Że właśnie tak się dzieje? No, wszystko się dzieje, zaczyna się dziać coraz wolniej. To, co powiedziałaś, że zmieniamy nasz rozmiar z 38 na 40+, to faktycznie jest związane z tym, że metabolizm się zmniejsza, zwalnia i nie jesteśmy w stanie w taki szybki sposób eliminować toksyn z organizmu i też z naszej skóry. Szczególnie jeżeli jeszcze pijemy za mało wody, no to wszystko tam się kumuluje i brakuje nam proteoglikanów. Proteoglikany to są... Co to jest? Proteoglikany to jest taka trudna nazwa, ale de facto jest to synonim cukrów. Cukry to są takie substancje, które... Przykładem typowym jest kwas hialuronowy, proksylan, który też występuje w niektórych kremach. Te substancje działają jak magnes na wodę. One ściągają wodę jak gąbkę. I jeżeli mamy odpowiedni zapas tych substancji w przestrzeni międzykomórkowej, to wtedy nasza skóra jest nawilżona. Niestety z wiekiem tracimy. Czy to się da jakoś, że tak powiem, nadrobić tę stratę, czy nie? Zawsze się da nadrobić, dlatego że teraz mamy tyle narzędzi do naszej dyspozycji, począwszy właśnie od medycyny estetycznej, poprzez całą kosmetologię i kremy, które zawierają w sobie proteoglikany. Oczywiście nie każda substancja jest sobie równa. No, takim złotym standardem SEFR jest kwas hialuronowy, o którym wiemy i on jest wykorzystywany szeroko w medycynie estetycznej, bo on bardzo, bardzo nawilża nam skórę. Agnieszko, czego najbardziej potrzebuje skóra w okresie menopauzalnym? Ona potrzebuje wielu rzeczy, natomiast oczywiście po pierwsze ochrony, cały czas musimy ją chronić przed słońcem, ale musimy już tutaj wdrożyć... Zimą, jesienią także? Tak, przy czym... Trzeba mieć to w głowie, że faktor 50?
Nie, według mnie faktor 50 nie jest konieczny na codzienne tak zwane życie miejskie, kiedy poruszamy się między domem, pracą czy szkołą, odwozimy dzieci i tak dalej, bo w mieście zimą wystarczy 30 i wtedy ona ma dużo lepsze własności kosmetyczne. Ona nie daje tego zbielenia skóry, łatwo się, można nałożyć makijaż, więc wystarczy, żeby to był właśnie niższy filtr, który nam nie utrudni życia, ale jednak powinien być. Ale dobra wiadomość jest taka, że w wielu preparatach, czy to w fluidach kosmetycznych, czy jakichkolwiek kremach, teraz filtry są w standardzie. One są około 20, więc już nawet jak ktoś zapomni zimą w mieście, to też się nic nie stanie. A powiedz, Agnieszko, proszę tutaj, bo pani pyta, co sądzisz na temat kremów z estrogenem oraz kolagenem w tabletkach? Jeżeli chodzi o estrogen, to mówimy tutaj, jeżeli w kremach, to mówimy o pochodzeniu roślinnego, więc to nie jest typowy lek. A jeżeli chodzi o takie pochodne estrogenu, to raczej one są dystrybuowane na receptę i powinny być zalecane przez lekarza, bo jeżeli w kremach po prostu jest stosowane przez kogoś, to nie mamy kontroli, jaka ilość tego estrogenu jest wprowadzana do organizmu, a wiadomo, że estrogeny nie zawsze mają wiele przeciwwskazań, o tak to powiedzmy. A jeżeli chodzi o kolagen przyjmowany w tabletkach, to pojawiło się niedawno, w ubiegłym roku, takie badanie, które porównywało wiele preparatów przyjmowanych doustnych i okazuje się, że kolagen działa przyjmowany doustnie, ale trzeba się przygotować na długą relację z tym kolagenem, czyli trzeba go brać co najmniej z pół roku. Jeżeli weźmiemy miesiąc, dwa, to zero efektu. Agnieszko, w jakich obszarach skóry twarzy widać najszybciej i najbardziej skutki menopauzy? Czy u każdej to jest inaczej? U każdej dziewczyny? Nie, myślę, że najczęściej to się dzieje wokół oczu, bo w oczach, możemy powiedzieć, że oczy to jest takie miejsce, po których poznamy wiek, nawet jak pozostała część twarzy jest w miarę gładka. I drugi taki miejsce na twarzy to jest okolica ust, ponieważ tutaj mamy taki mięsień okrężny ust. On działa tak jak gumka w majtkach, że on ściąga nam tutaj skórę w okolicy ust i dlatego jeżeli ta skóra jest dobrze nawilżona, jest elastyczna, to nie robią się zmarszczki, ale z wiekiem tracimy kolagen i elastyczność i zaczynają się pojawiać pionowe zmarszczki, co jest bardzo niefajnym efektem, dlatego że takie atawistyczne nasze cechy mówią o tym, że nawet w ciągu kilku sekund oceniamy wiek, patrząc tylko na trójkąt twarzy, czyli oczy, nos i usta. I już możemy odwrócić Ale się i już wiesz, wiemy... Teraz to się zmieniło, bo sama doskonale wiesz, bo przecież tym się zajmujesz na co dzień, że można to naprawdę bardzo fajnie zsynchronizować, że dobra pielęgnacja plus to, że nie wiem, zrobisz sobie troszkę botoksu i tam wrzucisz jakąś mezoterapię, może bardzo fajnie razem zadziałać i opóźnić ten proces starzenia. Ja na przykład powiem Wam szczerze, dziewczyny, że ja przyjęłam dobrodziejstwo medycyny tej, no nie wiem jak to powiedzieć, tej dermatologii kosmetycznej, tej medycyny estetycznej jako po prostu jakiś dar dla kobiet właśnie, którym upływ czasu, dla których upływ czasu jednak jest stresem, bo to nie jest tak, że wiesz, bo taka dygresja, no. Słyszymy, słuchaj, no starzej się godnie, przyjmij to z godnością, wiesz, no ile tej godności musisz mieć w sobie przez całe życie? Dlaczego sobie nie pomóc, nie ulżyć, nie wiem, nie dołożyć trochę frajdy, jeżeli to jest możliwe? Oczywiście szanuję dziewczyny i absolutnie to akceptuję, bo mam też takie koleżanki, które korzystają tylko na przykład z fajnej pielęgnacji kremami. Ale mam też koleżanki, które dopytują mnie, jakie stosuję zabiegi, co robię i tak dalej. Ja nie szarżuję, nie przesadzam. Pielęgnacja codzienna jest dla mnie podstawą, ale no, botoks tu i tam plus mezoterapia to jest moja rutyna na co dzień. Mm-hmm. Myślę, że już chyba teraz to nie jest żaden temat tabu. Nie, myślę, że szczególnie, wiesz, to na pewno zależy, w jakim środowisku kto się obraca, bo w jakiś, tak mi się wydaje, że takich intensywnych, tam gdzie się intensywnie pracuje, to wymaga się też od kobiet, ale też i od mężczyzn, żeby w miarę
dobrze wyglądali. Czyli nie, zdziwiłbyśmy się bardzo, gdyby prezes banku nie miał przedniej jedynki, no bo zapomniał pójść do dentysty. Tak samo jeżeli ktoś będzie miał jakieś włosy zupełnie zaniedbane, też będziemy uważały, że coś jest nie okej. I teraz medycyna estetyczna, która jest w takim zakresie nieprzesadnym, tylko po to, żeby po prostu utrzymać jakość skóry, żeby człowiek się dobrze z tym czuł, to staje się powoli takim standardem i wśród moich pacjentów. No tak, bo oczywiście, że tutaj jest komentarz, że medycyna estetyczna sprawia, że kobiety mają podobny wygląd, że tracą ten indywidualizm, ale to trzeba rozróżnić. Czyli my nie mówimy o tych pacjentkach. My mówimy o tym, że jeśli ktoś chce, może, nie wiem, odłoży sobie na to pieniądze, marzy o tym, żeby sobie na przykład tę lwią zmarszczkę botoksem po prostu zlikwidować, to fajnie jest to robić. Ale to jest jakby teraz, mówię o tej takiej synchronizacji różnych możliwości, które w tej chwili są na rynku, z których moim zdaniem bezdyskusyjnie, nie wiem czy się zgodzisz, ale najważniejsza jest codzienna pielęgnacja. No i teraz dla wielu kobiet, z którymi rozmawiam, które są w moim wieku albo trochę starsze, to zawsze pojawia się problem tego, jak szarpnąć twarz. Co z tym zrobić, żeby to trochę szarpnąć do góry, żeby to polepszyć, żeby to jakoś nawilżyć, żeby to fajnie wyglądało. Mówiłaś o skórze wokół oczu, wokół ust. No to jest zawsze też trudny temat, prawda? No bo są osobne preparaty. Ja na przykład używam takie, które mają ten do masowania patencik. Uwielbiam to. Czyli na przykład nawet trzymam je w lodówce, wyjmuję rano, wyciskam odrobinę kremu i jestem zachwycona tym, że można tak masować wokół. Mi to robi. Znaczy masowanie samo w sobie jest bardzo ważne, chociaż jak byłam młoda, to myślałam, że to jest w ogóle absolutnie zbędne i niepotrzebne, ale ma to podstawy naukowe, dlatego że z wiekiem zmniejsza się krążenie krwi w skórze, mimo że jakby nie zgadza się z tym to, że są te uderzenia gorąca i czasami rozszerzają się naczynka całkowicie. Ale to są dwie różne sprawy. Okazuje się, że krążenie się zmniejsza, w związku z czym odżywienie mięśni twarzy zmniejsza się, one się stają bardziej sztywne. Czyli czasami przychodzą do mnie panie, właśnie takie w okresie menopauzalnym i mówią, że niech pani mi pomoże, bo ja generalnie jestem bardzo wesołą, optymistyczną osobą, a wszyscy myślą, że jestem chodzącym smutkiem. Bo to wynika z... jeszcze te chomiki się tak, robią. Ale to wynika stąd po części, że te mięśnie są takie usztywnione i to się wszystko zmienia z wiekiem, a szczególnie jak ktoś jest mimiczny. Jak ktoś jest mimiczny wcześniej, to jest fajnie, bo to wraca na miejsce, a później, jak już jesteśmy w wieku dojrzałym, to przestaje i zaczyna się tylko jeden taki główny, zasadniczy wyraz twarzy. Więc masaż jako taki jest bardzo ważny. Jeżeli ty zresztą u siebie na Instagramie pokazywałaś te masaże. Tak, ja pokazywałam, bo ja staram się pokazywać różne rzeczy, nie tylko takie stricte medyczne, tylko rozmawiać z dziewczynami na różne tematy i szczególnie szukając w różnych źródłach, to pojawiają się prace naukowe na ten temat, że właśnie taka joga twarzy zwiększa przepływ krwi, zwiększa ukrwienie mięśni twarzy, czyli po prostu to jest tak jakby pójść do siłowni, poćwiczyć, to my robiąc jakieś manipulacje na twarzy, pomagamy jej, ona się mniej starzeje, dlatego że jest lepiej odżywiona. Także to bardzo dobrze robisz. Czy rolką, czy szczoteczką, czym najlepiej masować? Ręką, dlatego że jest ciepła, czujemy wszystko dobrze, nie uciskamy za mocno i uważam, że to jest najlepszy sposób. Natomiast te wszystkie inne rzeczy to jest marketing po prostu. Fajnie jest to mieć, kupić sobie coś fajnego, jeżeli nas to cieszy, ale to nie jest potrzebne. Powiedziałaś, że ta najbardziej wrażliwa okolica to oczy, usta. Powiedz, jak dbać o oczy i usta? Oczy, na noc koniecznie bardzo ciężki krem. Czyli nawet jeżeli mamy skórę tłustą, w innych okolicach twarzy, policzki, broda, nos, nie smarujemy kremem tłustym, a pod oczy zdecydowanie tak, dlatego że tam skóra jest cieńsza, łatwiej tracimy wodę, jest większa suchość, więc tu koniecznie nakładamy ten krem pod dolną powiekę i nieco na górnej, ale niezbyt dużo, dlatego że on nam spłynie po prostu i będziemy, jak sobie potrzemy oko, to będzie problem. Podobnie może być, podobna pielęgnacja powinna być w okolicy ust, czyli też nakładamy
cięższy krem na noc. Co jeszcze? Latem okulary przeciwsłoneczne, muchy CC, dlatego że one nam zasłonią tą okolicę, chronią nas nie tylko krem z filtrem, ale okulary. Tutaj jedna z pań bardzo prosi już i dopytuje się od dawna, żeby zapytać o te przebarwienia, które pojawiają się na twarzy. Czy w jaki sposób sobie można z nimi najlepiej poradzić? Czy są kremy, które mogą na to poradzić? Tak, przebarwienia nie są związane jakby z wiekiem, ze starzeniem, tylko związane są ze złą opieką nad naszą skórą przez całe nasze życie. Bo mówi się, że starzenie właśnie skóry, ten wygląd naszej skóry i przebarwienia to jest tylko fotostarzenie, to jest to, co żeśmy sobie same w cudzysłowie zafundowały. I jak o to dbać? Bardzo dobre dwa składniki, które mają ugruntowaną dowody na skuteczność tych składników w literaturze naukowej, to jest witamina C i retinol. Przy czym witaminę C możemy stosować cały rok. Retinol ja zawsze polecam jesień, zima, wiosna, latem z wielką ostrożnością i raczej nie, dlatego że retinol będzie uwrażliwiał na słońce i będzie dawał jeszcze więcej przebarwień. Teraz jeżeli chodzi o witaminę C, to dla tak zwanych początkowych używaczek witaminy C zawsze proponuję, żeby zacząć od pochodnych witaminy C, a nie stricte kwasu askorbinowego, bo on będzie tą skórę podrażniał. I dziewczyny zaczną od stosowania tego i po 3 dniach odstawią i już do tego nigdy nie wrócą. Więc lepiej coś łagodniejszego zacząć, krok za krokiem i dopiero wprowadzać większe stężenia. Ty mi przerywaj, jak ja za dużo gadam. Tutaj, nie, ale to są tak ciekawe rzeczy, słuchaj, no mamy przede wszystkim ogromną publiczność, bardzo dużo dziewczyn nas ogląda, co tylko pokazuje, wiesz, że temat jest potrzebny, a ty wspaniała. Ale teraz zapytam cię o sińce pod oczami. Tutaj, co robić z sińcami pod oczami i z tymi workami, które są takie niefajne? One też w okresie menopauzy bardzo są jakoś wyjątkowo, no... widoczne bardziej niż za młodu, jak to się mówi. Jeżeli chodzi, to są dwie różne rzeczy. Worki pod oczami związane mogą być z obrzękiem dolnej powieki i tu trzeba by było też rozważyć, czy nie ma jakichś chorób współistniejących, typu choroby tarczycy czy choroby nerek. To jest jedna rzecz do wykluczenia. Druga rzecz, czasami jest to przepuklina tłuszczowa dolnej powieki. I wtedy... no to już interwencja chirurga, jeżeli ktoś by się na to decydował. Jeżeli jest to tylko... A jakie są efekty po takiej interwencji chirurgicznej? Różne. Według mnie operacja dolnej powieki to jest wyższa szkoła jazdy. Nie zawsze jest super. Bo może się okazać, że co się dzieje z oczami? A widziałam wiele pacjentek, u których poprawiono tą dolną powiekę i usunięto tłuszcz i efekt jest jeszcze gorszy, dlatego że nie mamy worów, natomiast mamy zapadniętą okolicę pod okiem i to daje postarzenie, to nie daje wcale odmłodzenia. A powiedz Agnieszko, co sądzisz na temat plastyki kurnych powiek? To jest lightowa operacja, to zalecam. To w większości... Serio? Tak, to w większości jest dobrze, bo chirurdzy głównie wykonują, oczywiście nie jestem chirurgiem plastykiem, chirurdzy głównie wykonują górną powiekę i piersi, więc mają wprawione ręce i według mnie te operacje w większości są bardzo dobrze. Tak jak ja widzę moich pacjentek, to jest super. No bo ten nawis, który robi się na oczach, sprawia, że wiesz, są one ciężkie, trudno jest je umalować, nigdy oko nie będzie wyglądało super, wiesz. Agata, zależy od osoby. Spójrz, Renée Zellweger ma zawsze naturalnie miała opadające powieki, zrobiła sobie zabieg, który jej podniósł powieki i wyglądała wtedy lepiej. A ja bym powiedziała, że wyglądała wtedy gorzej. Ja ją wolę, bo straciła to coś. Uważam, że wyglądała lepiej przed operacją. Tak, no właśnie. Dlatego... Że wtedy lepiej, tak. Ja jej nie poznałam. Tak, dlatego widzisz, u niektórych te opadające powieki są taką naturalną cechą. I to jest super i nie ma co z tym walczyć, bo czasami dziewczyny przychodzą, wyglądają świetnie z ciężką powieką, to jest stylowe i daje im charakter, a idą zrobić sobie operację i wyglądają źle. Więc to też jest różnie. Powiedz, czy kwas hialuronowy w postaci żelu jest skuteczny? Tutaj jedna z osób pyta.
Jak najbardziej. I tutaj pojawia się też temat tych chomików. Ja to strasznie przeżyłam. Wiesz, nie będę ukrywać, że trochę je szarpnęłam do góry z pomocą bardziej, jakby tu powiedzieć, posiłków mocniejszych niż tylko krem, bo zastosowałam jakiś taki kwas hialuronowy czy coś takiego, co spowodowało, że tak mi się lekko tutaj właśnie, miałam takie wrażenie, to wszystko podniosło do góry, mówiąc Tak, krótko. dokładnie, no bo z wiekiem stracimy ten kwas hialuronowy, więc jeżeli sobie go uzupełnimy, to przypniemy go pod skórę, to on nam też nawilża. Jeżeli dodatkowo będziemy stosować odpowiednią pielęgnację, preparatów, które mają kwas hialuronowy w sobie, to mamy synergistyczne działanie i jest okej. Okay. Tutaj nie ma żadnej niezgodności. Ale powiedz, Agnieszko, zadam Ci teraz pytanie, które najczęściej się pojawia. Jak dbać o skórę? Jakich kosmetyków używać, aby zatrzymać młodość? Jest to najczęściej stawiane przez dziewczyny pytanie. Jak najdłużej cieszyć się piękną skórą? No tutaj się znowu powtórzę, bo ja się opieram na badaniach naukowych i to, co ma udowodnioną skuteczność i działanie przeciwstarzeniowe, to jest retinol i witamina C. Dodatkowo jeszcze teraz wchodzą pochodne peptydowe, które stymulują kolagen dodatkowo, więc jeżeli mają pentapeptydy w kremie, to jest super, ale właśnie te proteoglikany, czyli kwas hialuronowy też jest bardzo ważny, a właśnie z takich mocnego uderzenia to jest retinol i witamina C. To jest Mówi bardzo się ważne. o składnikach aktywnych w kremie. Powiedz, co to takiego jest? Bo właśnie dowiedziałam się od zaprzyjaźnionej firmy Vichy, że bardzo ważna jest obecność składnika aktywnego. Przyznam szczerze, nie zwracałam wcześniej na to uwagi. Czy możesz powiedzieć, na czym to polega i dlaczego to jest tak ważne? No, składnik aktywny będzie wywoływał jakąś reakcję w skórze, czyli będzie ją intensywniej nawilżał, bądź też będzie stymulował do produkcji kolagenu. On nie ma tylko takiego działania, że powiedzmy jak wazelina, która jest takim podstawowym składnikiem, że nam zatrzyma wodę w skórze i zadziała jak folia, tak? Ale nie ma żadnego innego działania na naszą skórę, nic poza tym, tylko tyle, że nam ochroni. A w kremach, które mają składniki aktywne, no to oczekujemy od nich, że te składniki się wchłoną, nie pozostaną na zewnątrz, nie będą alergizować skóry, więc będą hypoalergiczne i będą miały takie dobre właściwości kosmetyczne, czyli nie będą dawały takiego wrażenia zapchania, kleistości skóry, czyli to jest już taki drugorzędna rzecz, ale bardzo ważna. Co sobie powinny włożyć do głowy wszystkie dziewczyny w naszym wieku, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry, poza tym myciem, o którym mówiłaś? Na co muszą zwrócić uwagę, żeby pamiętać, że to już jest inna skóra, to już nie jest ta sama skóra? Wiesz, ja myślę, że też nie powinny za bardzo nie eksponować tą skórę na jakieś ekstremalne zabiegi, typu na przykład bardzo intensywne peelingi regularnie, bo czasami dziewczyny chodzą na jakieś zabiegi bardzo regularnie, złuszczają się, czy bardzo regularnie czyszczą tą skórę, czyli wyciskają to, coś tam jest w tych porach. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że taka skóra kobiety dojrzałej, ona jest bardzo delikatna i łatwo może ulec uszkodzeniu. Często się zdarza, że właśnie dziewczyny w czasie menopauzy pojawiają się u mnie w gabinecie z alergią, której wcześniej nigdy nie miały i raptem nałożyły jakiś nowy krem i cała buzia jest spuchnięta. Więc ta skóra, można powiedzieć, że ona jest podobna jak skóra takich małych dzieci. Zaczyna się być bardziej wrażliwa, uwrażliwiona na słońce, na wodę, na jakieś nowe składniki. Wszystko trzeba powoli wprowadzać i trzeba z dużą cierpliwością do tej skóry, bo ona też się nie zmieni w ciągu jednego dnia, nawet jak zastosujemy jakieś nowe preparaty. Tu musimy pamiętać, że regularność i konsekwencja jest bardzo ważna. Ta skóra niestety również ciąży w dół.
No bo grawitacji nie oszukamy. Nie dotyczy to tylko skóry twarzy, ale również naszych innych części ciała. Tak. W związku z czym można sobie różne rzeczy podnosić, ale tutaj nie, wiesz, no, nie mówimy o operacji plastycznej. Ja na przykład no, nie wyobrażam sobie, że mogłabym sobie tutaj to wszystko tak ściągnąć, bo wyglądałabym chyba bardzo nienaturalnie i nie czuję tego. Wolę pielęgnować skórę w inny sposób. Powiedz, w jaki sposób można trochę tę grawitację i czy też ten owal poprawić? Czy są w ogóle takie kosmetyki? Czy szczerze po prostu nawilżanie i masaż na przykład? Nawilżanie i masaż. To są takie dwa kierunki, które przyniosą nam rezultat i będą skuteczne. Pamiętajmy o tym, że zawsze masaż w kierunku zewnętrznym i do góry, a nie do dołu, nie pomagajmy jeszcze w tych grawitacyjnych wektorach. Nawilżanie dobrym kremem, tak. Zależy o jakim wiszeniu mówimy, bo niektóre dziewczyny wyolbrzymiają to i jeszcze nie widać wiszenia, mówią, że jest duże wiszenie, więc wtedy krem im pomoże. A jeżeli mamy już takie duże chomiki, no to wtedy trzeba sobie jakoś pomóc bardziej specjalistycznie. Powiedz jeszcze o tym, bo wydaje mi się, że to też jest ważne, czy rzeczywiście inaczej się pielęgnuje skórę twarzy na noc, inaczej na dzień, bo wiesz, jak tak sobie pomyślę o tej ilości preparatów, które trzeba w siebie wtłoczyć, to może się człowiek lekko podłamać. Co jest takim absolutnym must have dla kobiety w wieku okołomenopauzalnym czy też menopauzalnym? Na dzień dobry krem nawilżający, intensywnie nawilżający i dobrze, jeżeli ten krem zawiera trochę filtra przeciwsłonecznego, bo jeżeli jeszcze nałożymy makijaż, który też ma filtr, to jesteśmy całkiem zabezpieczone. Teraz też się pojawiły w aptekach spreje z wodą, które też mają w sobie filtr, więc można się dopsikać w ciągu dnia. Więc to jest bardzo fajne i sobie dopomagać. To jest fajne, tak nie wiedziałam. Tak, są takie. Tam jest bodajże SPF 30. Cóż, nie opalać buzi. Ja zawsze mówię, nie opalać buzi, resztę ciała możemy opalać, bo opalanie buzi jest bardzo kosztowne później, żeby naprawić to, co tam jest zniszczone przez słońce, to jest kosztowne i długotrwałe. A jeżeli chodzi o noc, to zdecydowanie wtedy noc jest tym momentem, kiedy stosujemy te kremy z składnikami aktywnymi, czyli tam możemy sobie taką bombę energetyczną zastosować, retinol na zmianę z witaminą C, bo nie powinien być to jeden krem, który ma w sobie i retinol, i witaminę C w jednym, to niedobry pomysł. Każdy oddzielnie, ale zawsze jeżeli już stosujemy retinol, to retinol na noc, witaminę C można na dzień albo sobie przemiennie jeden wieczór to, drugi wieczór to. No i tu pojawia się pani Teresa, która pyta, jak i czym pielęgnować w takim razie szyję? A, szyję. Podobnie, tylko z szyją powiedziałabym, że łagodniejsze kremy i mniejsze stężenia preparatów, czyli jeżeli już ktoś używa kremów specjalnie pod oczy, to dobrze by było tym kremem przynajmniej czasami stosować, nakładać go na szyję, dlatego że szyja bardzo łatwo się alergizuje. Tu jest dużo cieńsza skóra, jakiekolwiek uszkodzenia tej okolicy, one dość trudno się goją, mam tu na myśli jakieś intensywne peelingi czy intensywne działania, bo twarz zawsze nam się dobrze wygoi, a szyja to jest wyższa szkoła jazdy. No tutaj jedna z dziewczyn pisze, szyja to masakra, szyja to wyzwanie. No powiem szczerze, że tak, że szyja to jest wyzwanie, ale teraz przy okazji zapytam jeszcze o samoopalacze i o to, co poprawia kolor skóry. W jaki sposób i w jaki sposób je używać i na jakie zwrócić uwagę? Generalnie dostępne teraz samoopalacze, one są bezpieczne dla nas, tylko że ważne, żeby nie mieć takiego pomysłu, że nakładamy samoopalacz wychodząc na plażę, żeby już być przygotowanym kolorystycznie, bo wtedy to nie jest dobry pomysł, wtedy możemy się uczulić i skóra może być podrażniona. Natomiast, żeby ten samoopalacz dobrze się rozłożył na skórze, żeby nie było plam, no to mówi się, że czasami można zastosować jakieś peelingi, jakieś ścierające na nogi, na brzuch, na uda,
i dopiero potem samoopalacz, bądź też nakładać go za pomocą specjalnej gąbki. To też to ułatwi dość równomierne rozłożenie tego samoopalacza. Tutaj dziewczyny też pytają o to, czy powinno się zmieniać kremy, a jeśli tak, to jak często? Tu nie ma takiej reguły, ale myślę, że przede wszystkim zmieniamy kremy sezonowo, czyli inny krem będziemy stosować zimą, a inny latem, inny wiosną, inny jesień, znaczy może wiosna i jesień to podobnie, ale na pewno inny lato i zima, dlatego że zimą mamy ekstremalne warunki w domu, mamy ogrzewanie, skóra jest przesuszona nawet z powodu tego ogrzewania, wychodzimy na zewnątrz, jest wiatr, tracimy wodę w dwójnasób, czyli i w domu i na zewnątrz. A jeżeli chodzi o lato, to też zależy, gdzie jesteśmy, bo jeżeli jesteśmy w jakimś klimacie, który jest bardzo wilgotny, gorący i wilgotny, to wtedy nasza skóra się będzie bardzo intensywnie przetłuszczać. Wtedy, czyli ona się sama nawilży, wtedy też lekki krem. A jeżeli jesteśmy gdzieś w klimacie bardzo gorącym, ale suchym, to musimy sobie dołożyć czegoś, czyli więcej kremu nawilżającego. Ale ogólnie, żeby ogólną zasadę taką ustanowić, ciężkie kremy na zimę, lżejsze kremy na lato. Wiele dziewczyn na pewno chce się dowiedzieć, czy stres i ten taki dół psychiczny, który się pojawia, ten taki, wiesz, obniżenie nastroju, ma wpływ na skórę. Mhm. Bo to są również wyzwania, które towarzyszą menopauzie i temu, co dzieje się z ciałem kobiety. Mhm. Fizyczność łączy się z naszą psychą. Mhm. Absolutnie tak i to jest bardzo częste, że wiele dziewczyn w okresie menopauzy, wchodzące w okres menopauzy, ma nastrój jest obniżony i często one zaczynają samo uszkadzać sobie skórę. Przepraszam, na przykład... Agnieszko, dołączył do oglądających nas pan profesor Krzysztof Filipiak. O, dzień dobry panie profesorze! Wybitny kardiolog, któremu się kłaniam w pas, którego miałam przyjemność gościć u nas na właśnie w programie Agata się kręci. I pan profesor pisze, że przyjmujesz Agnieszko w Boston Clinic, świetne miejsce na Ursynowie, które zna i poleca. No więc to jestem zaszczycona, panie profesorze, że jest pan razem z nami. Zdradzę tylko, że w rozmowie z panem profesorem o sprawach sercowych, czyli o problemach kardiologicznych, doszliśmy do wniosku, że najważniejszy jest kieliszek wina. I obiecałam panu profesorowi, że przywiozę wino i jest to wino, bo pan profesor prowadzi na Instagramie również jakieś cudowności na temat wina. Więc panie profesorze, jest i czeka. Teraz tylko jak go dostarczyć. Więc... Musisz przyjechać do nas. Muszę chyba do was przyjechać, naprawdę, bo wiozę z Alzacji specjalnie dla pana profesora, choć się nie znamy osobiście dobrze, wiozę obiecane na live'ie właśnie w naszym programie Agata się kręci wino dla pana profesora, bo tutaj dochodzimy do bardzo ważnego punktu o tej psychice, że wiesz... Co zrobić, żeby ten nastrój sobie podnieść? Bo na naszej twarzy ten nastrój widać i skóra też jest tego obrazem. Mhm. Dobra dieta, ale też wysiłek fizyczny i jakaś pasja. Myślę, że okres menopauzy jest takim momentem, kiedy zaczynamy mieć więcej czasu na nasze pasje, bo już dzieci są wyrośnięte, już mamy jakąś pozycję zawodową, więc można, wtedy to jest moment, kiedy nie można odpuścić i powiedzieć, że już nas nic nie czeka. Tylko to jest właśnie moment, kiedy mówimy, no teraz to jest czas dla mnie, to jest mój czas. I jeżeli tak się będzie działo, to nawet jeżeli tam się gdzieś pojawi drobna zmarszczka, to nie ma ona takiego znaczenia. A jeżeli jesteśmy skupione całkowicie na tym, co się dzieje, jak czas dotyka naszej twarzy, czy w ogóle naszego istnienia, bycia, no to wtedy to jest jeszcze gorzej, sobie nie pomożemy sobie. Więc to jest bardzo ważne, żeby... też przyjąć ten czas z całym dobrodziejstwem inwentarza, chociaż można powiedzieć, że menopauza jest przereklamowana, nie jest aż taka fajna, ale damy radę. Tak, a co twoim zdaniem jest w trakcie tej menopauzy, czyli tej sprawy dotyczącej upływu czasu, dla kobiet najtrudniejsze, bo przecież spotykasz się z nimi w gabinecie. Na pewno jesteś też trochę ich terapeutką, bo to leczenie twarzy, skóry, przywracanie blasku, nadawanie tego nowego wyglądu, to jest rodzaj terapii.
Ja Co myślę, jest że dla na... Was największym problemem? najgorsze jest takie poczucie, że są niewidoczne, bo zauważa się dziewczyny 20-30-letnie, no 40 jeszcze, a powyżej już właściwie powiedzmy, nikt się za nimi nie obejrzy na ulicy, bo nawet jak się ktoś obejrzy, to powie, a, no to już jest tutaj ten okres, kiedy się nie ma co oglądać, więc to jest takie dość nieprzyjemne uczucie, a jeszcze jest taki ciekawy trend, zupełnie inny, że nawet jak ktoś dobrze wygląda i jest zadbany, a może nawet jest zadbany tak w taki sposób bardzo estetyczny, odejmujący lat, ale tak jak powiedziałam, spojrzymy na twarz i tak wiemy, że to nie jest 30-latka, tylko to jest super wyglądająca 50-latka. A i często są takie negatywne komentarze, ale się zrobiła, ale wygląda. I zastanawiałam się, wiesz, z czego to wynika, i zaczęłam szukać w literaturze i w JAMA, to jest taki magazyn chirurgii plastycznej amerykański. Ukazały się takie prace, które mówią o tym, że atawistycznie jesteśmy przygotowani do tego, że patrząc na czyjąś twarz, od razu dostajemy informację o możliwościach prokreacyjnych. Czyli jeżeli zrobimy sobie coś na twarzy i się odmładzamy, to pierwsze wrażenie jest takie: nie, to nie jest ta grupa, dlaczego ona tak dobrze wygląda? Więc i to nas wkurza. To jest zupełnie nieuświadomione dla nas, ale jest to tak głęboko gdzieś wnakorzenione w naszej psychice, że od razu to jest pierwsza informacja, dopiero później, a nie, no super wygląda, super, ale pierwsze jest, ale się zrobiła, więc... Bo to właśnie jest to oczekiwanie na tę starość, którą trzeba przyjąć godnie. Tak, I dokładnie. bo starość nie jest niczym fajnym, jak tam wszystko, wiesz, wisi, jest siwe i smutne i tak dalej. Przy czym ani nie musi być siwe, ani nie musi być smutne, ani nie musi być wiszące, bo teraz kobiety biorą sprawy w swoje ręce w różny sposób Tak. i po prostu pokazują na różnych frontach, że są naprawdę super do przodu. Przede wszystkim w swoim myśleniu, bo dla mnie największym sukcesem współczesnej kobiety, która się zbliża do wieku menopauzalnego, jest jej poczucie niezależności i pewność siebie. To jest, tego nie załatwi żaden botoks i najlepszy krem. Ale oczywiście nie ma co ukrywać, to jest tak jak, nie wiem, no mycie naczyń, no musisz mieć dobry płyn do mycia naczyń, musisz mieć dobry krem do pielęgnacji twarzy. I to jest taki must have i właśnie o tym też fajnie, że mogłyśmy pogadać. Natomiast, wiesz, tutaj jeszcze chciałabym wrócić do pytania, które postawiła Marzena, bardzo fajna dziewczyna, która tutaj ze mną długo jest na Instagramie, jedna z bardzo aktywnie piszących pod postami dziewczyn. No i zadaje bardzo konkretne pytanie: jak długo trwa klimakterium? To jest dość różnie. No, przyjmuje się, że tak średnio około od 3 do 5 lat, i później, i później już właściwie Się jesteśmy w nie tym kończy. okresie. No ale przecież medycyna teraz oferuje również hormonalną terapię zastępczą. Jeżeli ginekolog zadecyduje, że u danej dziewczyny są wskazania do tego, to można żyć pełnią życia i zupełnie aktywnie funkcjonować, bo możemy uzupełnić ten poziom estrogenu. I to nie znaczy, że tutaj jest coś złego, że to jest niewskazane. Są badania, które pokazują, że jeżeli się badamy regularnie, to jest to dla nas bezpieczne, a jest to zmienia nam komfort życia dramatycznie. Mamy więcej energii, skóra wygląda lepiej, więc po prostu trzeba iść do ginekologa. Nie, no ja absolutnie się z Tobą zgadzam. HTZ zmieniło moje życie i w ogóle wiele fajnych odkryć i takich osiągnięć medycyny zmieniło moje życie i myślę, że życie wielu kobiet i należy z tego korzystać. Ale po prostu wydaje mi się, że to jest też tak, że no, potrzebujemy wsparcia. Bo wiesz, jeżeli widzisz, że się sama z tym szarpiesz i że coś dla siebie robisz, a wokół towarzystwo mówi ci: słuchaj, daj spokój, słuchaj, siądź już na dupie, kurczę, i się nie ruszaj, bo masz już swoje lata, zaraz emerytura,
wiesz, to cię sprowadza w dół. To nie jest fajne, bo od takiej dojrzałej kobiety nie wiesz, środowisko nie oczekuje jej najbliższe, że będzie rozwijać pióropusz. Raczej, że będzie rozwijać i że będzie w domu, prawda, tutaj trochę na działkę, trochę tu, a my chcemy pięknie wyglądać. No, a absolutnym dramatem, jeżeli możemy tak zupełnie, taki didaskalia, to jest spódnica w gumkę i czerwone włosy. To bardzo postarza i, no i w ogóle zabiera taką pozytywną energię. Czyli według mnie to ważne jest, żeby całe życie o siebie dbać. I fajnie, że są dostępne takie kremy, które są przystępne cenowo i ta pielęgnacja jest dostępna dla każdego. I to najgorsze jest coś takiego, jeżeli ktoś całe życie właściwie nie zwracał na siebie uwagi, żył tylko dla rodziny czy dla swojego męża i raptem w życiu coś się tąpnęło, coś się zmieniło, facet odchodzi i taka dziewczyna przychodzi do gabinetu, żeby dramatycznie potrzebuje pomocy. I wtedy to może wyglądać dziwnie, bo nigdy nie była zadbana, a raptem pojawiają się zmiany i wtedy to otoczenie tego nie akceptuje. A jeżeli są przyzwyczajeni, że ta osoba zawsze o siebie dbała, a często to jest rodzinne, bo jeżeli jakaś babcia jest dbająca o siebie, jest elegantką, to później nawet jak córki, to pokolenie naszych matek nie dbało o siebie, to te wnuczki już zawsze mówią, moja babcia to była super i ja muszę o siebie dbać. I to jest często, to są takie rodzinne historie, które się przenoszą na kolejne pokolenia. Że dbanie o siebie jest koniecznością. Skoro mówisz o tych rodzinnych, pokoleniowych zależnościach, no to są też kremy dla różnych pokoleń. Jaka jest twoja opinia na temat kremów 40, 50, 60, 70 plus? Czy rzeczywiście to jest tak, że dla każdej dekady musi być inny krem? Nie, to jest znowu podział marketingowy, żeby móc dotrzeć do konkretnej grupy odbiorców. Natomiast te kremy różnią się stężeniem składników, czyli czasami ja zalecam jakiś krem, który jest dla kobiet menopauzalnych, zalecam młodszej osobie, bo wiem, że stężenie na przykład retinolu jest tam wyższe i dla niej w danym momencie to jest potrzebne, bo masz skórę uszkodzoną słońcem, czy ma jakieś przebarwienia. I musimy to przyjmować umownie, że im wyższe stężenie składników, to na pewno będzie celowane do skór dojrzalszych i też te kremy zazwyczaj są cięższe, czyli mają więcej składników, które są, więcej ceramidów, więcej składników, które blokują utratę wody. Powiedz mi, czy jest taki moment, w którym należy przestać o siebie dbać i odpuścić? Nie. Ja mam pacjentki, które mają 80 lat i jeszcze mają aktywne życie, wyjeżdżają do sanatoriów, na różne wyjazdy, tańczą, bawią się i są super aktywne i dbają o siebie. I zawsze jak przychodzą, to mówią, no chyba już jestem u pani ostatni raz. Ja mówię, nie, 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 jeszcze pani przyjdzie. I to jest super po prostu, że życie się nie kończy. Tak, i właśnie takiej grupy wsparcia tutaj potrzebujemy. Zresztą tak jak czytam tutaj, to dziewczyny chcą, żeby się jeszcze raz spotkać. Widzę, że masz tutaj wielką grupę fanów i proszą cię, żebyś wróciła na YouTube ze swoimi programami. Wrócę, obiecuję, że w przyszłym tygodniu zrobię o problemach kobiet w ciąży, bo już obiecałam tutaj Lempa Pillo, też mojej koleżance z Instagrama, która jest teraz w ciąży, ją pozdrawiam serdecznie, że zrobię coś na ten temat. Bo tutaj dziewczyny bardzo proszą o tym, co to jest ten botoks, ile, co, jak, o tym HIF-u, o tych innych różnych zabiegach. To jest bardzo ważne, ale my dzisiaj, ponieważ wspólnie przymierzamy się do takiej szerszej komunikacji na temat menopauzy, żebyście dziewczyny miały dokładne informacje, wszystkie, które są potrzebne, zajrzyjcie na stronę Menopauza bez pauzy. Naprawdę Wam bardzo to polecam. No i cieszę się, że stanowimy taką tutaj społeczność, która się wspiera i która się rozumie. Cieszę się również, że się tutaj nie pojawia jakaś nieprzyjemna, hejtująca społeczność, bo tak, powiem Wam szczerze, że to jest ostatnia rzecz dziewczyny, której potrzebujemy, żeby się jeszcze mierzyć z jakąś negatywną energią, bo mierzymy się z chomikami, z opadającym cyckiem, ze spuchnięciem całego ciała, z przybraniem na wadze, ze zmęczeniem, ze wszystkim. Więc jeżeli jeszcze dookoła trzeba walczyć ze światem, który nie zawsze jest przyjazny dla nas i na przykład potrafi wystrzelić do nas jakimś niefajnym tekstem,
to nie jest dla nas wcale łatwe. I wiedzcie o tym, że jeżeli jest ta grupa tutaj, taka wspaniała, duża, zacna grupa, która się gromadzi, która czerpie wzajemnie od siebie fajną energię, to ja jestem przeszczęśliwa i za to bardzo dziękuję. Agnieszko, jesteś już jej częścią. Cieszę się, Agatka. Cieszę się, że się znowu spotkałyśmy. Tak, ale słuchaj, ja muszę ciebie na koniec zapytać. Powiedz mi, w której ty siedziałaś ławce? Ty siedziałaś zawsze z tyłu, gdzieś tam po prawej stronie, a ja siedziałam z lewej, więc siedziałyśmy zupełnie po przekątnej, daleko od siebie. Ja siedziałam, czasami widziałam naszą łacinistkę na wprost i ona stała na jednej nodze i tam się z nami pytała. Tak, witała. Słynna pani myszka, tak jest. Coś niesamowitego, słuchaj. Bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję ci ogromnie z całego serca. No i mam nadzieję, że jeszcze tutaj, tu jest jeszcze prośba, żeby mówić o aktywnych składnikach, ale bądźmy szczere, jak głęboko dotrą te składniki, to może jeszcze to powiemy na koniec. No one docierają w warstwę naskórkową i nawilżają, czyli stanowią taki, stanowią barierę i takie jest ich zadanie, one nie wnikają głęboko. Głęboko to robimy sobie dla siebie to, pijąc wodę, jedząc odpowiednie jedzenie i gimnastykując się, i gimnastykując też skórę twarzy. No, nic tak głęboko nie wniknie. Po głęboko to trzeba przyjść do gabinetu lekarskiego. No, dokładnie, bo to nie ma co udawać, nie ma kremów, które zdziałają cuda, nie ma diety, która zdziała cuda, nie ma genów, które zdziałają cuda. To jest miks wszystkiego ze wszystkim. Ja pamiętam mój pierwszy botoks, to było przeżycie kosmiczne, nie wierzyłam w to, po prostu lwia zmarszczka. Jaka ja jestem szczęśliwa, że ja tego nie mam. Po prostu to było cudowne. Moje właśnie pierwsze zestawy kremów zróżnicowane, że jeden taki, drugi taki, ja pamiętam, że to był taki raj, bo przecież pamiętamy czasy, kiedy w Polsce nic nie było, był tak, jeden dokładnie. Krem. I nagle te kremy się pojawiły i jeszcze właśnie, bo tutaj gonitwa myśli, ale ważne sprawy, powiedz, dlaczego tak ważne jest, żeby rozróżnić kosmetyki na kosmetyki i dermokosmetyki? Na czym polega różnica? No, dermokosmetyki mają wyższe stężenie tych składników aktywnych i też jakby one celowane są do konkretnej grupy. Natomiast one muszą mieć jakiś tak zwany claim, czyli muszą mówić, że na przykład ten krem wyrówna nam lewą zmarszczkę przy prawym oku. I muszą to zapewniać, że takie działanie będzie miało miejsce i muszą mieć to udowodnione. Natomiast kosmetyki mogą ją ogólnie nawilżymy, poprawimy, wzmocnimy bez takich konkretów, dlatego że mają mniej składników aktywnych. A lepiej jest kupować kremy, przepraszam, że tak pytam, może nie powinnam, ale właśnie w wybranych miejscach, czy też w aptece, albo u lekarzy, w jakichś gabinetach, czy po prostu z półki, że tak powiem, łatwo dostępnego sklepu. Bezpiecznie jest kupować z apteki, bo nie musimy się zastanawiać nad składem, większość jest ok. Jeżeli czytamy składy, to możemy kupić w drogeriach i w zwykłych sklepach, bo jeżeli czytamy składy i będziemy wiedzieć, jaki składnik danego kremu nam nie będzie pasował, czy jest szkodliwy, czy na przykład zawiera konserwanty, parabeny i tak dalej. Ale jeżeli się nie bawimy w takie czytanie, trzeba kupić w aptece i na pewno będzie ok. No właśnie, dlatego ja zawsze też kupuję w aptece. Tak, to jest dla mnie w ogóle duże odkrycie. Mam zaufanie po prostu, wolę się nie rozpraszać. Fajnie, bardzo serdecznie jeszcze raz ci dziękuję. Tematów mnóstwo, nie wiem, za głowę się łapię, że tyle aż tutaj wątków cudownych dziewczyny wywołały. Bardzo wam serdecznie dziękuję, pani doktor też. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam cię najserdeczniej, dziękuję, wszystkiego dobrego. Załóżki. Tak, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam panią doktor. I na koniec dziewczyny kochane, chcę powiedzieć, że mam taką nadzieję, że pani doktor rozjaśniła temat skóry kobiet zmagających się z menopauzą. Powiem wam szczerze, że odpowiednie dobrana pielęgnacja jest strzałem w dziesiątkę. Ja szukałam i szukam, zmieniam, kombinuję, ale tak jak mówiłam, zawsze staram się sięgać po preparaty, kremy z apteki. I zawsze wam przedstawiam wszystko u siebie na Instagramie, to co naprawdę używam, także bez żadnej ściemy. No i dla mnie fajnym rozwiązaniem są kosmetyki Vichy. Ja akurat jestem w grupie kobiet, która je polubiła, zwłaszcza te z serii Novadiol i Neovadiol.
I ten Neowadiol ma coś takiego dla mnie bardzo takiego balsamicznego, takiego przyjemnego. I polecam Wam też ten super aplikator wokół oczu. Są różne, trzeba sobie dobrać. Ja akurat to łykam. Mam ogromny sentyment w ogóle do francuskich kosmetyków. Moja mama zawsze też tego używała. To było takie poczucie, że po prostu robimy coś dobrego dla siebie. Ale rzeczywiście ten krem, ten Neovadiol i ten preparat wokół oczu, bo przecież można tylko tę jedną rzecz kupić, to też jest super sprawa. Ten masaż, który sobie robimy dookoła oczu, to jest coś, co Wam bardzo, bardzo serdecznie polecam. I polecam Wam też masaże, które tak wspaniale prezentuje u siebie na Instagramie pani doktor Agnieszka Sura. Także bardzo Wam jeszcze raz dziękuję i przypominamy Wam, żebyście zwracały uwagę na ten składnik, o którym wspominała pani doktor Agnieszka, składnik aktywny, jakim jest proksylan. Czytajcie w tych spisach, bo ten proksylan rzeczywiście, rzeczywiście ma znaczenie. No i tyle dziewczyny, to tyle. No i się nie martwcie tym, że ten czas płynie.